Dzień dobry Państwu. W tymże odcinku będziemy znowu walczyć ze wszechogarniającą nas masowością w świecie dzisiejszym, której nie brakuje. Tym razem wybierzemy się literacko i historycznie zarazem do Japonii, do XVI-wiecznej Japonii, w której to stało się bardzo wiele. A mianowicie, rezultatem tego stało się było niezwykle krwawe zjednoczenie tego kraju w jedno państwo. I nie obyło się to bez udziału Europejczyków, głównie Portugalczyków i religii katolickiej, która została może nie całkowicie z Japonii w wyniku tego zjednoczenia wyrugowana, ale została zepchnięta do podziemi i przetrwała do momentu otwarcia tego kraju w połowie XIX wieku, ale nieco historycznie wyprzedziłem fakty przedstawione w książce, o której chcę mówić. Książka, o której chcę mówić, to jest książka nietypowa, albowiem jej autor to urodzony w 1927 roku, czy żyje jeszcze, czy nie, nie wiem, bo nie znalazłem na internecie informacji, profesor piszący po rosyjsku pochodzenia azerskiego, możemy go nazwać radzieckim uczonym, albowiem w Związku Radzieckim pracował, Achmed Iskenderow. Był on, czy jest dalej, nie wiem, historykiem zajmującym się Japonią oraz niektórymi aspektami historii Rosji. Dość wszechstronny człowiek, byśmy powiedzieli. Bardzo pozytywnie jego książka mnie zaskoczyła, albowiem wydana w około połowy lat 80. zeszłego stulecia, biografia zjednoczyciela Japonii, jednego z trzech zjednoczycieli, Oda Nobunaga, a potem właśnie powiązany z nim Toyotomi Hideyoshi. Nie Hideyoshi, jak niektórzy czytają Hideyoshi, to samo nie Hiroshima, ale Hiroshima. I oczywiście ten, co dokonał ostatecznego zjednoczenia po bitwie pod Sesshigaharą, Tokugawa Ilyasu. Książka, o której mówię, właśnie skupia się na środkowym panu. Chociaż o samym panu Oda Nobunaga jest bardzo wiele. W tej książce też napisane. Nawet dosyć pochlebnie. Bardzo też lubię, że obok samej biografii są też przytaczane losy, na przykład niestety skazanego przez swego pana, nie wiemy za co, twórcę ostatecznej formy i mistrza ceremonii herbacianej, także innych przedstawicieli świata polityki i kultury Japonii tamtych lat. Wiemy także z tej książki dużo o kontaktach Portugalczyków z Japończykami i też jak te kontakty przebiegały. Jak nowinki technologiczne przedostawały się do Japonii, m.in. 1575, bitwa między feudałami japońskimi pod Nagashino, w której pierwszy raz zastosowano muszkiety, które Japończykom się bardzo spodobały i zaczęli szybko je wytwarzać na własną modłę, albowiem kopistami, którzy udoskonalają dzieło, jakie kopiują, Japończycy są wspaniałymi. I jak wiemy, do dzisiaj lubią udoskonalać nowinki technologiczne, doprowadzając je do perfekcyjnej perfekcji. Tak samo było i wtedy. Sama nowinka duchowa w postaci wiary katolickiej dość się u wielu ludzi przyjęła, niemniej jednak jak przebiegły Taiko, albowiem to był oficjalny tytuł pana Toyotomiego Hideyoshiego, czyli tak naprawdę tytuł książęcy skromny, chociaż pełnił funkcję kampaku, czyli kanclerza, ale jednak po zaprzestaniu pełnienia tej funkcji pozostał przy skromnym tytule Taiko. Wbrew temu, co mówiono niejednokrotnie i w wielu książkach, nawet fachowych, co jest ciężkie do zrozumienia, pisano tytułu sioguna, skompromitowanego wtedy dość tytułu przez ostatnich pełniących tę funkcję członków rodu Akigara. Pan Toyotomi Hideyoshi nie przyjął, przypamiętamy, tytułu sioguna pan Toyotomi Hideyoshi do swojej kolekcji tytulatury nie dołożył, wbrew temu, co nawet często fachowa literatura podaje. Jeśli chodzi o właśnie samą książkę, to jest ona bardzo dobra. Bardzo dużo rzeczy jest tam omówionych, też i z zakresu właśnie kwestii kontaktów Japonii z innymi regionami Azji Południowo-Wschodniej.
jeszcze przed izolacją, bo jak wiemy, Tokugawa Ieyasu, czyli ostateczny zjednoczyciel Japonii, Japonię wprowadził na 2,5 wieku w stan izolacji. I warto też powiedzieć, że sam proces zjednoczenia nie był łatwy. Pan Ahmed Iskenderow podaje nam także uwarunkowania polityczno-społeczne, jakie wówczas w Japonii panowały. Także niełatwe i niezbyt proste. Niemniej jednak wszystko jest podane w sposób ułożony i z przyjemnością się to czyta. Odwołań do myśli marksizmu, leninizmu i uwielbienia przez marksistów procesów ekonomiczno-społecznych, które rzekomo jako jedyne ciągną procesy dziejowe ludzkości, jest bardzo niewiele, tyle co kot napłakał. To mnie bardzo pozytywnie zdziwiło. I przyznanie roli dziejowotwórczej trzem wybitnym jednostkom, trzech panów, których już wymieniałem, też jest pozytywnym zaskoczeniem u sowieckiego autora. Dlatego książkę uważam, między innymi dlatego warto przeczytać. Jest ona pisana trzeźwo, polityczne decyzje są też analizowane trzeźwo bohaterów tej książki. Taki śmieszny anachronizm w tej książce znalazłem, albowiem państwo kościelne, które wtedy było państwem kościelnym, jest nazywane przez autora Watykanem, co jest jak na takiego specjalistę jak pana Skenderów dość śmiesznym anachronizmem, ale jednak się to czasami zdarza. W związku z tym miłego wieczoru, zachęcam do lektury Toyotomi Hideyoshi, pana Ahmeda Iskenderowa. Do widzenia państwu.